Sebastian Fałcz, program Gość Dnia, a dzisiaj z nami w studiu pani Anna Ujma, pełnomocnik prezydenta ŻOR do spraw promocji kultury i sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do programu. Pani Aniu, temat numer jeden, centrum przesiadkowe. Po raz kolejny zawalczy, tym razem o tytuł najlepszej przestrzeni publicznej województwa śląskiego. Poprzednio zwyciężyło w plebiscycie polskiej architektury XXL. To duży sukces, chociażby architektoniczny właśnie w ŻOR-ach. Jest się czym chwalić. Faktycznie jest się czym pochwalić. No, nasze centrum przesiadkowe w ŻOR-ach to taka perełka architektoniczna. Cieszy nasze oko. No i przede wszystkim zostało już kilkukrotnie doceniono także je właśnie na obradach jury. Tak jak pan powiedział, w konkursie Polska Architektura XXL w kategorii kubatura. Akurat w tym konkursie jury, a także osoby, które głosowały online, doceniły ten obiekt za to, że jest taki lekki, przyjazny, bezpieczny dla użytkowników, no i przede wszystkim nowoczesny. W tej chwili nasze centrum przesiadkowe faktycznie walczy w 21. edycji konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną. Do końca sierpnia można oddawać głosy online. Na naszej stronie www.zory.pl znajdziemy przekierowanie właśnie do konkursu. I tam, klikając w link, wystarczy znaleźć Centrum Przesiadkowe w ŻOR-ach i można zagłosować. Także mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy ŻOR-a, także te osoby, którym ten obiekt się podoba, będą skłonne nas wesprzeć. No, nasze Centrum Przesiadkowe to obiekt, który także został doceniony za oświetlenie. Wieczorem ten obiekt jest imponujący. Także myślę, że warto przejechać się czy na wieczorną przejażdżkę rowerową, czy też samochodem przejechać się koło centrum i zobaczyć, jak pięknie jest oświetlona. No właśnie, jest to bardzo piękne miejsce, można powiedzieć, tylko tutaj właśnie chodzą jakieś pogłosy, ludzie zaczynają tak jakby narzekać, że gromadzi się tam wielu bezdomnych. Ile w tym prawdy? Faktycznie jest tak, że sporadycznie od czasu do czasu zdarza się tak, że na terenie centrum przesiadkowego można spotkać osoby z bezdomności. Ale chciałabym tutaj wszystkich poinformować, że osoby bezdomne, w związku z tym, że jest to obiekt użyteczności publicznej, mają prawo tam przebywać. Dopóki osoba bezdomna nie przeszkadza innym, nie jest wulgarna, nie zagraża bezpieczeństwu innych ludzi, nie spożywa alkoholu bądź też innych używek, dopóki taka osoba siedzi sobie spokojnie, może czasami utnie sobie drzemkę, ale jest osobą niezagrażającą bezpieczeństwu, wówczas osoba z bezdomności, osoba bezdomna może tam przebywać. Nie ma absolutnie żadnych podstaw, żeby tą osobę usuwać z tego miejsca. Jeżeli faktycznie ktoś ma obawy, czuje się zagrożony, uważa, że zachowanie takiej osoby wzbudza jakiś niepokój, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby takie sytuacje, takie incydenty zgłaszać do Komendy Miejskiej Policję. To zgłoszenie oczywiście można telefonicznie wykonać. Tutaj współpracujemy z żorską policją, tam odbywają się patrole. Każdorazowo, gdy takie incydenty są zgłaszane, policja reaguje bardzo szybko. Ale muszę też zdementować komentarze, które pojawiają się w sieci na temat tego, że osoby bezdomne nocują na terenie obiektu, na terenie centrum przesiadkowego. Jest to po prostu niemożliwe, dlatego że centrum przesiadkowe o godzinie 23 jest zamykane. I jak tylko obiekt jest zamknięty, pojawia się tam agencja ochrony, która pilnuje porządku i bezpieczeństwa w tym miejscu. Centrum jest otwierane dopiero w godzinach porannych, kiedy wymaga tego ruch pasażerski. Także dementuję plotki o tym, bo to naprawdę plotki, że ktoś śpi i nocuje na terenie centrum przesiadkowego. No niestety to zazwyczaj właśnie w sieci pojawiają się jakieś takie plotki, prawda, które no nie zawsze właśnie są prawdziwe. No i niestety później pojawiają się takie pokłosia. Tak jest. Tegoż tematu. No, tak jak powiedziałam, jeżeli faktycznie ktoś czuje się zagrożony, zapraszamy do kontaktu z policją. No i myślę, że wówczas policja jest w stanie przyjechać, patrolować to miejsce i zareagować na takie sytuacje. Pani Aniu, kolejny temat. Już niedługo Miejska Biblioteka Publiczna w ŻOR-ach przeniesie się do nowej siedziby. W zmodernizowanym budynku Młyna właśnie, prawda, przy ulicy Rybnickiej. Oprócz siedziby biblioteki w tym budynku znajdzie się również właśnie lokal usługowy. Będzie to jakiś gastronomiczny, tak?
Może Pani nam właśnie przybliżyć jakieś, nie wiem, daty otwarcia tej biblioteki i co dokładnie się tam będzie znajdować? Oczywiście z przyjemnością przekażę szereg tych wszystkich informacji. No faktycznie myślę, że wszyscy mieszkańcy, ale ja także sama, ze względu na to, że uwielbiam czytać, nie mogę doczekać się, kiedy faktycznie biblioteka zostanie otwarta. Wstępnie planujemy wielkie otwarcie biblioteki w okolicy 12-13 września, więc już lada moment. Za miesiąc będziemy się już cieszyć nowym obiektem. W tej chwili trwają prace wykończeniowe w środku. Ta przestrzeń będzie bardzo przyjazna, będą tam znajdowały się naprawdę przepiękne meble wysokiej jakości. My już od czasu do czasu tam przychodzimy, sprawdzamy, jak to wszystko wygląda, no i zapiera dech w piersi, naprawdę. Budynek jest bardzo nowoczesny, bardzo przyjazny. Myślę, że bez względu na kategorię wiekową i dzieci, i osoby dorosłe znajdą tam takie miejsce relaksu, wytchnienia, miejsce, gdzie będzie na pewno bardzo kreatywnie. No i faktycznie w nowym obiekcie biblioteki na najwyższym piętrze znajduje się miejsce, które może zostać zaadaptowane na kawiarnię z ogromnym tarasem. Ja myślę, że tutaj na Śląsku będzie to naprawdę jedna z nielicznych kawiarni, która będzie z tarasem widokowym. Jeżeli tylko stanie się na tym tarasie, widać piękny park staromiejski, więc dużo zieleni. Ten taras także jest skierowany na tą część naszej starówki, ulicę Klimka. Więc myślę, że to miejsce będzie przyciągać bardzo wiele osób i będzie to miejsce chętnie i ochoczo odwiedzane przez mieszkańców, a także wszystkich tych, którzy zechcą odwiedzić miasto Żory. Procedury przetargowe w toku. Zapraszamy wszystkich tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani ewentualnym prowadzeniem tej kawiarenki. Miejsce bardzo atrakcyjne, teraz bardzo atrakcyjne, z pięknymi widokami, bo i starówka, i park staromiejski, więc myślę, że warto pomyśleć o takiej inwestycji, o takim biznesie. Czyli będzie co oglądać, będzie co zwiedzać i będzie może i co schrupać. Tak jest. Myślę, że same pyszności. A co właśnie w takim związku, Pani Aniu, ze starym budynkiem biblioteki? Faktycznie bardzo wiele osób pyta nas, co stanie się z tym obiektem, z tą byłą główną siedzibą biblioteki na osiedlu Pawlikowskiego. No, są już bardzo poważne plany i w zasadzie już trwają tam nawet prace. A mianowicie jakiś czas temu dokonano oględzin na terenie Zespołu Szkół Specjalnych imienia Matki Teresy z Kalkuty i jednoznacznie stwierdzono, że jest tam bardzo dużo uczniów, te warunki nauki i pracy są coraz mniej komfortowe, dlatego należało bardzo szybko znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. I takim rozwiązaniem właśnie okazało się to, aby tą dawną siedzibą biblioteki zaadaptować właśnie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. W tej chwili trwają prace adaptacyjne na parterze. Jak tylko się zakończą, przejdziemy na pierwsze piętro. No i mogę już tutaj zdradzić, że na pewno będziemy termomodernizować ten obiekt, a także są bardzo szerokie plany, żeby powstała tam także infrastruktura sportowa, tak żeby dzieci mogły ćwiczyć, uprawiać sport. Jest to miejsce idealne, bo bardzo blisko tej placówki znajduje się ten obiekt byłej biblioteki, więc myślę, że i nauczyciele, i przede wszystkim dzieci będą z tego zadowolone. Żory to, można powiedzieć, w ostatnim czasie wiele zmian, ale oprócz tego dostały też tytuł promujący miasto, prawda? Było to Wkręcie w Zielone Żory, wyłoniony podczas konkursu ukazującego zielone tereny. Teraz przyszedł czas na najpiękniejszą przestrzeń. Można prosić właśnie o jakieś szczegóły tego konkursu. No, zrobiło się zielono w Żorach, faktycznie. Wkręć się w Żory, w Zielone Żory. To był film, który wygrał Dariusza Lipki w naszym konkursie na te Żory w kategorii Eko. No i faktycznie zostajemy w tej zieleni i chcemy promować to, co piękne, zielone, kolorowe, to co, że tak powiem, okraszone roślinnością, pięknymi drzewami. Od zeszłego roku organizujemy wspólnie z Żorskimi Ogrodami Działkowymi konkurs na najpiękniejszą przestrzeń zieloną. Powiem tak, to jest imponujące, jak piękne ogrody mają mieszkańcy, jak piękne są ogrody działkowe w mieście Żory, a nawet takie miejsca jak takie ogrody społeczne gdzieś właśnie pod blokiem, na jakimś skwerku. Bardzo wielu mieszkańców miasta Żory inwestuje,
kupuje rośliny, gdzieś je nasadza. Oczywiście są osoby, które w okolicy swojego domu jednorodzinnego to robią, są osoby, które mają ogród działkowy, ale są też osoby właśnie, które potrafią piękne kwiaty zasadzić tuż pod oknem sąsiadów. Ja myślę, że takie rzeczy działy się już nawet w przeszłości. Ja wychowałam się na osiedlu Sikorskiego w bloku numer 9. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, z którymi miałam tam przyjemność mieszkać. I my także robiliśmy zrzutki jako młodzież, to na jakąś różę, to na jakiś taki inny kwiat, żeby naszym rodzicom, babciom było przyjemniej wyglądać przez okno. I ja myślę, że ta tradycja właśnie takich ogrodów społecznych jest cały czas żywa. A najlepszym dowodem na to jest to, że chociażby w zeszłym roku w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego wygrał właśnie wniosek, wygrał projekt na Żorski Ogród Społeczny. Więc gdzieś to jest zakorzenione w Żorzanach. Dlatego zapraszamy serdecznie, bo odbiegłam trochę od tematu konkursu, zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie w różnych kategoriach, właśnie na najpiękniejszy ogród działkowy, ogród przydomowy, czy też na jakiś skwer w okolicy bloku. Nagrody są cenne, myślę, że warto wystartować. A ja tylko powiem, że na arenie ogólnopolskiej ogrody działkowe z Żor są bardzo często doceniane i są na najwyższych podiach. Właśnie tutaj pojawiła się również też modernizacja, można powiedzieć, Alei Otto Sterna, prawda? Żory stają się coraz piękniejsze, bo to też był jeden z projektów właśnie budżetu obywatelskiego, prawda? Zgadza się. No muszę powiedzieć, że piękny projekt na właśnie w dzielnicy Sikorskiego przy Alei Otto Sterna. No mamy nowe nasadzenia, całą aleję nowych nasadzeń, no coś pięknego, jest tam mnóstwo nowych drzew okazałych, więc już to robi ogromne wrażenie. Także myślę, że tak jak powiedziałam, gdzieś tych naszych Żorzan ciągnie do matki natury, uwielbiają zieleń, co bardzo cieszy i pojawiają się właśnie takie wnioski o to, żeby na przykład były nowe nasadzenia, jakieś takie zielone dzielnice się pojawiają. Mieszkańcy też widzą miejsca, gdzie ewentualnie można by stworzyć jakiś nowy zielony skwer. Dlatego myślę, że warto, żeby właśnie w tej aktualnej edycji Żorskiego Budżetu Obywatelskiego takie wnioski także składać. W zeszłym roku też był taki ciekawy wniosek na nasadzenia drzew Oxytree. No, projekt nie przeszedł, ale nie mniej zielony projekt wygrał właśnie na Żorski Ogród Społeczny. Pani Aniu, wraca również temat obostrzeń, niestety. I tutaj na żółtym kolorem zostały właśnie obarczone Żory. Co to oznacza? Tak, no faktycznie tutaj znowu zmieniły nam się rygory, znowu zmieniły nam się obostrzenia. Myślę, że wszyscy tak troszeczkę z zapartym tchem śledziliśmy, co się dzieje, bo tak jak pan powiedział, pojawił się kolor żółty, a także kolor czerwony. Ten czerwony to już taki, no dosyć poważne zmiany. Sąsiedni, prawda, bo zaraz tak jest, w okolicy był Rybnik. Tak, bo Rybnik. No Żory faktycznie zostały zaklasyfikowane w tym kolorze żółtym, czyli te obostrzenia są odrobinę łagodniejsze. I teraz tutaj odrobinę uspokajając mieszkańców Żor, nadal możemy chodzić na siłownię, nadal możemy chodzić do kina. Niemniej w przypadku siłowni to może być jedna osoba na 10 metrów. W przypadku kina na przykład może być tylko 25% osób na widowni. W ogóle zmniejszają się przy imprezach kulturalnych i sportowych ta liczba uczestników. W przypadku imprez kulturalnych to jest do 100 osób. Ja muszę powiedzieć, że nawet jak nie byliśmy w tej strefie żółtej, to my bardzo tego pilnowaliśmy, żeby na naszych imprezach było bezpiecznie. Nawet ostatni night skating tutaj bardzo prosiliśmy, żeby zgłaszać się drogą internetową, bo też nie chcieliśmy przekraczać tej liczby 150 osób, chociaż to w terenie otwartym i te odstępy było łatwo zachować podczas tego nocnego przejazdu na rolkach przez miasto. No niemniej na tych imprezach kulturalnych pilnowaliśmy, żeby jednak nie przekraczać tej liczby 100 osób. Także zawsze zapewniamy środki do dezynfekcji. No tych zmian jest sporo, myślę, że warto się z nimi zapoznać. Na pewno dzisiaj też te wszystkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie www.zory.pl, tak żeby szybko informacja o tym się rozpowszechniła. No właśnie, no tutaj wystarczy po prostu zachować zdrowy rozsądek, prawda, i dostosowywać się do tych zamiarów i potrzeb, takie, czy stosowania się do zakrywania ust, czy oczywiście. To w zupełności powinno wystarczyć, prawda, żeby wrócić do tego, co było uprzednio. Prawda? Tak, tak. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim zdrowy rozsądek. Warto pomyśleć o tym, że inne osoby też są wśród nas, też trzeba o nie zadbać, więc to noszenie maseczki jest bardzo ważne. Ja wiem, że czasami może się zdarzyć, że ktoś zapomni, ale
W zasadzie maseczkę można teraz wszędzie kupić, więc myślę, że to jest bezpieczne dla nas, dla osób w otoczeniu i to jest też taki wielki szacunek dla innych użytkowników, którzy jednak tego pilnują, więc my także powinniśmy. No i tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. To wszystko na dziś. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Naszym gościem była pani Anna Ujma, pełnomocnik prezydenta ŻOR do spraw promocji kultury i sportu. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia Państwu. We'll be right back.